Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Koledzy Sebastianowi Ostoi Lińskiemu z Czerska na wspólnym dojemniku Czersk. W zeszłym roku towarzyszyliśmy przez wszystkie loty. To, co się tutaj działo, możemy sobie oglądnąć w internecie, w archiwalnych naszych filmach. Natomiast w tym roku chcemy zachęcić hodowców wszystkich do wzięcia rywalizacji, udziału w rywalizacji na tym gołębniku u kolegi Sebastiana. Mamy dzisiaj 1 kwietnia, to nie jest prima aprilis, ale Sebastian nam tutaj, dla nas akurat tutaj, co rozmawiamy z Sebastianem, dla nas tutaj Sebastian przybliży nam troszeczkę szczegóły rywalizacji na tym wspólnym gołębniku w tym roku, tam zmiany, jakie dokonane zostały w regulaminie i też będziemy już pomału zachęcać do wysyłania gołębi, gdyż od 10 kwietnia bodajże, tak Sebastian? Od 10 kwietnia będzie można tutaj gołębie przysyłać. Tutaj jeszcze nim oddamy głos Sebastianowi, zobaczmy, na płocie mamy firmy, które sponsorują w tym roku również ten wspólny gołębnik, pomagają tutaj. Zobaczmy, tak wygląda okolica. Tutaj jeszcze zostały słupki po namiocie, który o linię odgadzającą od namiotu, gdzie obserwowaliśmy podczas finału i rywalizację. Natomiast teraz już poprosimy Sebastiana, żeby nam przybliżył, jak będzie wyglądała rywalizacja na tym gołębniku w tym roku. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Chciałem przede wszystkim jeszcze zachęcić do zapisów, bo wciąż listę mamy otwartą, z tym, że chciałbym ją jak najszybciej zamknąć z tego względu, że w tym roku planuję przyjąć gołębie rezerwowe dodatkowo. Na tą chwilę jest zapisanych bodajże około 250 gołębi, 63 uczestników. Każdy z tych uczestników będzie mógł dostarczyć jeszcze raz taką ilość gołębi, jak ma zapisaną, bezpłatnie. Te gołębie będą miały charakter gołębi rezerwowych do pierwszego lotu konkursowego. Czyli później będzie musiał je opłacić, tak? Później, jeżeli gołąb nie zginie, jakby nie wejdzie w miejsce tego gołębia opłaconego, uczestnik będzie mógł go aktywować. No, jeżeli nie będzie go na dany moment jakby stać, to gołąb po prostu nie będzie klasyfikowany we współzawodnictwie. Ewentualnie ktoś inny może będzie mógł go opłacić, czy nie? Czy tak nie przewidujesz? No nie przewiduję raczej tak, bo chcę to, że do pierwszego lotu, żeby już było jasno określone przede wszystkim nagrody, bo z aktywacji tych gołębi rezerwowych będzie uzbiera się jakby pula nagród na ostatni lot finałowy, który będzie jednocześnie lotem memoriałowym, tak, to miało miejsce w zeszłym roku świętej pamięci tutaj Mieczysława Bieska, który zginął w pamiętnej katastrofie katowickiej w 2006 roku, a w tym roku, jak wiadomo, przypada jubileusz 10-lecia i w ten sposób to jakoś tam uczcimy. I myślę, że z tych gołębi rezerwowych, w związku z tym, że przyjmę ich w tym roku dosyć dużo, to uzbiera się niezła pula pieniędzy na te nagrody, na ten ostatni lot. Poza tym, jeżeli chodzi o współzawodnictwo, to taka, myślę, że ważna zmiana, bo w zeszłym roku, jak tutaj obserwatorzy tego wspólnego gołębnika widzieli, zdarzało się, że z lotów przychodziły gołębie dosyć tak masowo i po prostu ten konkurs się kończył, powiedzmy, w 2-3 minutach. I w tym roku, jeżeli będzie taka sytuacja, że w przeciągu 10 minut wróci więcej jak 33%, to konkurs się przedłuży do 30 minut od powrotu pierwszego gołębia. Także wszystkie gołębie, które przyjdą w tych pół godziny, będą jakby miały zaliczony konkurs tego lotu. Wejdziemy z Sebastianem już do środka, bo tutaj tak, wiatr chwili wieje, ale poczekaj, tak. Wejdźmy, popatrzmy, tutaj są przygotowane już gołębniki, ale wejdźmy, bo wiatr wieje, wiesz? I tam trochę nam zakłóca, o! Tutaj zobaczmy, jesteśmy w gołębniku, tutaj Sebastian, widzę, już zdezynfekował, przygotował wszystko. Gołębniki zostały wypalone, tutaj są wysypane teraz preparatem Lobisan, dodatkowo doktor Chorąży, który tutaj w zeszłym roku trzymał pieczę nad tymi gołębiami. Muszę przyznać, że konsultowałem często tutaj z nim różne sprawy. Polecił, żeby zdezynfekować preparatem polena, który wcześniej myślałem, że wirko najlepiej się do tego nadaje, ale po prostu mówił, że polena najlepiej wiąże niby drewno, bo wirkon bardziej nadaje się raczej na takie płaskie powierzchnie, niewchłanialne. Rozumiem. W tej chwili został tutaj jakby... Wysypałeś go z Lubisanem, tak? Widzę róż, wszystko. No zobaczmy. Przygotowany gołębnik jest, na ile gołębi, przypomnijmy? Tutaj jestem w stanie przyjąć 600 gołębi, ale z tymi rezerwowymi przyjmę maksymalnie tam 480, 460 gołębi.
i te, które zginą, no niestety zginą, ale rezerwowe będą mogły wejść w ich miejsce, ewentualnie nadwyżki hodowcy będą sobie mogli dodatkowo opłacić. Tutaj jeszcze może powiem, że planuję teraz, w zeszłym roku zasiedlałem z lewej strony, jakby patrząc od frontu tego gołębnika, a w tym roku będę zasiedlał od prawej strony. I teraz będę tutaj, w związku z tym, że mam tą siatkę na tą dużą wolierę, będzie teraz zakładana w przyszłym tygodniu, tak jeszcze, że przed 10 ta duża woliera i będą, w zeszłym roku do tych późniejszych gołębi miałem założonych, widziałem, że to jednak zdaje egzamin na przynajmniej na ten pierwszy miesiąc aklimatyzacyjny, jednak te gołębie później nie giną, czy lepiej się aklimatyzują. Plan lotów znamy mniej więcej, czy jakieś tam większe zmiany odnośnie odległości też zamierzasz wprowadzać, czy nie? Znaczy, wszystko zależy od przede wszystkim warunków atmosferycznych. Jak będzie zapowiadał się lot z wiatrem, to może być to lot nawet z blisko 500 km. Rozumiem. W zeszłym roku naprawdę był ciężki lot pod wiatr, zresztą ci co obserwowali, ale myślę, że się gołębie fajnie wyselekcjonowały, bo przeszło połowa gołębi i tak wróciła, pomimo tych ciężkich warunków. Także myślę, że on miał nawet jakby skalę ciężkości, jak wymiar jakby jakiegoś lotu, przynajmniej tego z 500 km. Tutaj jeszcze przypomnijmy tylko, że ważne jest, żeby hodowcy, kiedy oddają gołębie, też zadbali o to, żeby te gołębie były wyposażone od razu, na początku, w porządną dokumentację, jeszcze, to znaczy rodowody, właśnie, karty tak, własności, tak, to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś nie ma rodowodu, to służę tutaj drukiem. Poza tym chcę wprowadzić taką nowość w tym roku, że tutaj nie będzie po prostu widać obrączki rodowej. Chcę wprowadzić imiona. Jeżeli uda mi się to z informatykiem przeprowadzić, to chcę takie coś wprowadzić. Także będziemy tutaj się jeszcze zastanawiać nad tym. Natomiast teraz zachęcamy wszystkich do jak najczęstszego odwiedzania strony, wchodzenia tutaj do Sebastiana, oglądania. Chciałbym tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany jeszcze zapisem, to zachęcam, bo 15 kwietnia chciałbym tą listę już zamknąć i określić liczbę tych gołębi rezerwowych, które będzie można dostarczyć. Może, przepraszam, nie 15 kwietnia, tylko 15 chyba maja. 15 kwietnia chcę listę jakby zamknąć uczestników. Dobrze, ale chciałbym, nie? No, przyjmowane miał do 20 maja, czy tam do któregoś maja, to można przyjmować wtedy do końca też, jeżeli tutaj ktoś będzie się zdecydować chciał. Także na razie dziękujemy, zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę, no i tutaj popatrzenia na to, co się tutaj dzieje, a że mamy tutaj blisko, także postaramy się Sebastianowi tutaj jak najczęściej towarzyszyć z kamerą. Dziękujemy, do zobaczenia, dziękujemy. Powodzenia, dobry lot.